4 grudnia w, to będzie busy day, zajęty dzień w Warszawie, nie tylko kongres PSL, a przede wszystkim nasz kongres gospodarczy, i, na który czekamy i kongres agrounii, ale też zjeżdżają podobno do tego dnia do Warszawy Mateo Salvini, Wiktor Orban i będą podpisywać z Mateuszem Morawieckim cyrograf, e, tworzący tak naprawdę rodzinę Putina, drużynę Putina w Europie, do której Morawiecki dołączy. Zobaczcie, mówimy o człowieku, który parę dni temu zapraszał opozycję, żeby opowiadać, jakie szkody Putin zamierza wyrządzić na Ukrainie, jakie szkody zamierza wyrządzić w Europie, i objeżdżał 11 stolic europejskich, żeby opowiedzieć o tym, w jak bardzo dzisiaj powinniśmy trzymać wspólny front i pokazać Rosji siłę i te wszystkie rzeczy. Co robi tydzień później? Tydzień później podpisuje haniebny pakt, tchórzowski pakt. Z największymi ambasadorami i rzecznikami Putina, jacy w Europie w ogóle funkcjonują, z Salvinim, z Lepę, z Orbanem. Za takie coś na wojnie oni nam opowiadają, że jest wojna. Że my się musimy zbroić, że musimy się trzymać, wot, inne wojska muszą teraz, będziemy śpiewać pieśni, będziemy. jesteśmy na wojnie. Na wojnie za coś takiego, co zrobił 4 grudnia, jest sąd polowy. Tak to się kończy, w warunkach rzeczywistej wojny. Wyobrażacie sobie, jak, jak, jakim trzeba być tchórzem, jaką nie dojdą, żeby w takim momencie, kiedy to zagrożenie naprawdę jest realne, kiedy naprawdę w, na naszej wschodniej flance się gotuje, sprzymierzać się z drużyną przeciwnika? Czy przesadzam? Salvini? Zobaczcie sobie w internecie, to nie jest trudne, zobaczcie jego zdjęcia w koszulce z Putinem na Placu Czerwonym. Poczytajcie jego wypowiedzi dotyczące tego, jakim Putin jest wielkim mężem stanu i jaki ma pomysł. Orban, popatrzcie sobie, jakie interesy robi z Rosją, kupuje szczepionki, w, jak się ściska, jak odwiedza się nawzajem z Putinem i jest rzecznikiem jego agendy w Unii Europejskiej. Le Pen. Przypomnijcie sobie, jak Le Pen po aneksji Krymu pojechała do Moskwy z wizytą wsparcia, żeby pomiziać się z Władimirem Władimirowiczem, oczywiście dyplomatycznie i politycznie, opowiedzieć się za federalizacją Ukrainy i powiedzieć, że razem z Putinem będzie broniła w Europie wartości chrześcijańskich. To są nowi sojusznicy Polski. To są nowi sojusznicy Prawa i Sprawiedliwości, którzy w Warszawie w najbliższą sobotę najprawdopodobniej podpiszą pakt o utworzeniu nowej grupy w Parlamencie Europejskim. Powiększą, najbardziej radykalną grupę skrajnie prawicową w Parlamencie Europejskim, dużo na prawo od tej, w której są dzisiaj, czyli grupę Tożsamość i Demokracja. Ona stanie się trzecią. Największą grupą w parlamencie europejskim i nie ma złudzeń, że będzie skuteczna, bo oni głosują jedni tak, drudzy przeciw, trzeci ten tam nie ma żadnej spójności. To jest po prostu klub ultraprawicowych w krzykaczy, pieniaczy, którzy dążą do rozbicia Unii Europejskiej. To jest to, to za parę dni w Warszawie. Wyobrażacie sobie, jak trzeba być albo nie dojdą, albo nieudacznikiem, albo tchórzem, który się boi wszystkiego naokoło, albo nie wiem, no zdrajcą po prostu, żeby robić takie rzeczy w środku takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Popatrzcie na to, popatrzcie na to, co się dzieje. Mówcie o tym wyborcom Pisu, że w najbliższą sobotę ten, na którego głosowali, podpisuje sojusz, zapisując się do rodziny Putina, do drużyny Putina. Tego chcieliście? Ja już czuję wszystkimi swoimi kośćmi i całą swoją intuicją, że zbliża się czas przesilenia i chyba nie tylko ja mam takie przekonanie. A jak się zbliża ten czas przesilenia, to nie możemy go przespać. Musimy być gotowi. Musimy być gotowi do tego, żeby tę robotę zrobić, bo ona się sama nie zrobi. Dlatego bardzo Was serdecznie zapraszam. Rozmawiajcie z wyborcami PiSu. Rozmawiajcie z tymi, którzy jeszcze dziś nie są zdecydowani. Mówcie im, że to nieudacznictwo musi się skończyć to tchórzostwo. Że musi przyjść czas nadziei dla Polski. Że ta wiosna musi być wiosną nadziei, a nie wiosną strachu. Że musi się. Wreszcie w Polsce zmieścić i bezpieczeństwo, i człowieczeństwo, i dziennikarze, i organizacje humanitarne, i wojsko, w, i nasze sumienie, i nasza głowa, i nasze serce, i nasz rozum wszyscy się w tym kraju zmieścimy. Polska to duży kraj i wszyscy się w nim zmieścimy.